On się nie chce ze mną ścigać. Honorowy gracz? Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. Patrzcie, jakiego mam tutaj Batmobila fantastycznego. Macie już ten samochód, czy jeszcze go nie zdobyliście? Jest kozacki, znaczy wygląd ma kozacki, ale powiem wam, że aż taki szybki i zwrotny to nie jest. W każdym razie zapraszam was na specjalny odcinek gamingowy vlog, który nagrałem z ekipą w Turcji. Link macie w komentarzu, będziecie mieli podpięty komentarz z linkiem, klikacie, wchodzicie, oglądacie, zobaczcie, jakie fajne rzeczy tam robiliśmy. Gościu normalnie zjeżdżał na rowerze z takiej wielkiej góry w Kapadocji. Człowieku kozak. I testowaliśmy mega fajnego lapka. Ja już napisałem do Asusa, żeby wysłali mi go do testów, bo jeden odcinek na tym laptopie w trybie Fortnite musimy zrobić. No, po prostu w trybie Fortnite. No właśnie, trochę się zakrztusiłem, ale jest git. Dobra, ale wiecie co? Ten laptopek jest kozacki, bo on jest mega przenośny. I no bardzo bym chciał go wam pokazać gdzieś tam w plenerze, jak sobie gram w tryb Fortnite i ewentualnie kogoś pokonuję. Nie wiem tylko, jak uda mi się na kierownicy grać, ale taki detalik, zobaczymy, może będę grał. Nie, no na padzie to lipa trochę. Dobra, nieważne, słuchajcie, jedziemy tak, o. O, czekaj, bo teraz patrzcie, nie musimy sobie wchodzić w Horizon Open, tylko od razu tu mam eliminatora. Pyk, i wbijamy i szukamy, ale dzisiaj będziemy kosić! Ale nie wiem właśnie, którą miejscu... Ej, właśnie, bo mieliśmy w dżungli sprawdzić, no nie? Jak wygląda sytuacja, czy tam są dobre dropy? A jak myślicie, są czy nie? Trzeba będzie to sprawdzić. Ręczny. Ty, to driftuje! Ej, bo ten samochód ma napęd na 4 buty. Jak on tu zadriftował? Dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie, jak driftują samochody z napędem na 4 buty, bo ja nie wiem. Wow, ty zobacz. O! 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 Ty! O! Lo, ej! What? Jak on to zrobił? Ziomek, to jest chyba dobry samochód do driftu. Trzeba będzie go chyba zrobić pod drift koniecznie. A zobaczymy jeszcze. Ej, wierzcie lub nie, ale na tym starym lotnisku ani razu jeszcze nie byłem, żeby szukać dropa. W ogóle ostatnio czyściłem sobie tą kierownicę, tą Alcantarę. Jeśli ktoś z was wie, albo czyści, albo ma, nie wiem, tatę czy znajomego, który pracuje w jakimś car detailingu i wie, jak czyścić kierownicę z Alcantary, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo ja mam z tym problem. Ja biorę gąbkę, płyn do mycia szyb, spryskuję i trę, ale nie mogę tak mocno trzeć, bo się przecież powyciera mi kierownica i będzie dupa zbita, nie? Dlatego dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, jak to czyścić, jak najlepiej, czy są jakieś preparaty do tego specjalne. Ja czyszczę płynem do mycia naczyń praktycznie wszystko. Od butów, po podłogi, przez meble, wszystko. Mam taki clean do wszystkiego. O, szty mordę, patrz, patrz. Bra! Zabrałem mu? Czekaj, ja się z nim ścigam, o co chodzi? To on zabrał mi tego dropa! Co on? O! Ty, o! 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 Co da? Co dalej? Ty, ej, on się nie chce ze mną ścigać! Honorowy gracz? Albo się bał? Nie wiem, no... Przegrać z garbusem lipa trochę, ale nie no, raczej bym... Chociaż ta Audisa bardzo słaba jest. Jest słaba, ona jest... No nie powinna być w czwartym poziomie. Nieważne, tu mamy kolejny dropik. I zobaczcie, na lotnisku się pojawiliśmy, coś już mamy. Volvo V60 w czwórce to był koksu, nie? Czemu mi się nie kliknęło na czas, nie wiem. Ale już mam furę, jedziemy. Czyli co, były dwa dropy, tak na szybko. Może by gdzieś tu jeszcze jakiś się znalazł, nie? Gdzieś tam na poboczu, ale dobra, lecimy dalej. Szukamy, może tą Audisę dogonimy, o. Ja jako klakson ustawiłem sobie coś takiego. Jakiego wy lubicie klaksona najbardziej? Dajcie znać w komciach, bo chętnie się dowiem. Lubię tego tygrysowego, ale już mi się trochę znudził. Już bym chyba wolał coś innego spróbować. W ogóle gram teraz na nowej bazie! A, wy nawet nie zauważyliście! Kierownica jest ta, co była, ale bazę zmieniłem. Oglądaliście odcinek, który wypuściłem w piątek, czy nie oglądaliście? Człowieku, nowa kiera. Dobra, zawracamy tu, bo tu widzę, że będzie fajny pojedynek, jak tego offroadowca wyzwę.
Nie, idzie się tam, ja chcę z wami. O kurde, nie tego! O, ja chciałem tego dużego! Nie tego mi wyzwało. 3 km do celu, tu na pewno musimy na przełaj cisnąć. Ej, ten gościu tu nie podjedzie, nie? A ten typ pomyśli, że on go jeszcze wyzwie na pojedynek cel. Jakiś głupi czy jak? Dawaj, Volvie! Ja miałem Volvo, ej, mój poprzedni samochód to było Volvo. Bardzo dobre samochody, ej. Poza tym, że oczywiście silnik mi wybuchł w Chorwacji. Naprawdę. To bardzo dobre auta. Dobra, zobaczmy szybko na mapę. Gdzie ja tu miałem mapę? Pod B. Czekaj, to trzeba na wprost. Gościu już poleciał. Nas GPS dziwnie prowadzi. Nie chciałem tego, to jest taki pojedynek, nie ten. Ale wracając do Volvo, to silnik mi wybuchł w Chorwacji. No, francuski, nie? A zresztą nie wiem, ile on tam przebiegu miał realnie, bo to jeszcze kupiłem go w czasach, kiedy można było cofać te liczniki bez większych problemów. Teraz już nie jest to takie proste. W każdym razie samochód bardzo wygodny, mega fajne audio mają Volviaki, naprawdę, i nie są drogie. Ja tamtego diesla kupiłem, ale to już dawno temu, za 21 tysięcy złotych, pamiętam. Dwulitrowy diesel był. U ty kurde, czyli taki no silnik jeden z gorszych. No i to się niestety przełożyło na wybuchy. Ale samochód mega fajny i tak porównując do mojego obecnego takiego autka do, wiesz, transportu, to Volvo było mega. Ty gościu mnie rozwali, nie? Ale zmroziło teraz! Ej, mało brakowało, gościu by mnie porobił. Ty, ktoś ma nie GTA 5 Balas. Widzieliście? Koło mapki? Jak nie widzieliście, to cofnijcie sobie kawałek i zobaczcie, że gościu miał taki nick. Kurwa, niutki Subaru STI. Dobra, tutaj jakiś Dropix jest, dobrze. Lubicie to Subaru? Ford Escort, to nie. Kurde, trochę mi szkoda tego Garbusa. Ja chciałem tego dużego wyzwać na pojedynek, bo to byłby fajny pojedynek. Ja lubię tak, wiesz, na krawędzi grać, nie? To jest najbardziej fajne. Dobra, co my tu mamy? Tu jakiś gościu? Let's go! Piąty poziom, nie ma żartów. Ford Focus RS. Co on zrobił? Czemu on pojechał w drugą stronę? O rany, dobra, nieważne. Robimy go! Pink! Tu trzeba wrócić po furę chyba. Tu jest ta, jak ją nazwiem, bo to dziwna nazwa, tak nie wiem, jak ja mam to wymówić. Pinacotta to będzie chyba, nie wiem. Ty, ale ciśnie tym Focusem, on jechał w ogóle w inną stronę. Ale ładnie tam się ten rozkręca. Trzeba będzie go zepchać. Ła! Tutaj przez autostradę? Dołem musimy chyba, czy nie? Nie, no ryzykujemy, bo tutaj już nie mamy powera w tym samochodzie. Oż ty kurde. Ja pierniczę, nie wiedziałem, że tak blisko już jest. Ua, dobra, kontenery, tu musimy ominąć kontenery. Źle trochę chyba pojechał gościu. Pa, 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 ziomek, do lobby. O kurde, tu z drugiej strony. O, shit. Dobra, też się zamotał, dobrze. Dobra, boy, do lobby! Do lobby! Jest porobiony! O kurde! Ej, jak niewiele brakowało! A ja mogłem tu w ogóle skrócić, a pojechałem inną drogą. Dobra, bierzemy tego Focusa. Co się działo z tym? O Boże, jaki zajebisty pojedynek. W ogóle patrzcie, jak to wygląda ładnie, to na co. Oski mi ostatnio mówił, bo on gra na maksymalnych ustawieniach na PC-cie i mówi, że na Xboxie ta gra wygląda lepiej niż na PC-cie. Uwierzycie w to? Ultra jakieś ustawienia, RTX-y, nie RTX, on ma tam naprawdę kozacki sprzęt i ty gorzej wygląda. Cienie zwłaszcza. Ty, dobra, poszukajmy tutaj może czegoś fajniejszego. Nie wiadomo, czy się nie trafi jakiś... Czekaj, tam mieliśmy Pinacottę, nie? Może byśmy po nią wrócili. Dobra, Lancer, to jest czwarty. Ty, dobry ten Focus, on tak całkiem nieźle cisnął, nie? Ja, zajebisty był ten pojedynek. Jest jeden z chyba z moich ulubionych ostatnio, jakie zrobiliśmy. Dobra, co my tu mamy? Mamy, dobra, musimy pamiętać, żeby tu nie jeździć. Wyjątkowy mecz się trafił, co chwilę tu są jakieś dropy. Coś pozmieniali w tej grze, albo nie wiem. Co chwilę coś jest. O, czekaj, tutaj się ktoś ściga. Ty, tam jakiś ósmy poziom, albo siódmy. To nie, się za niego nie biorę. Co my tu mamy?
Dawaj, coś ósmy poziom, jakiś siódmy, coś. Ja już miałem ten samochód. O, tutaj przy świątyniach, zobacz. Razy 3, 4, what? Tutaj chodźmy. I zgarniamy, co dobre. No nie, no co to za jakieś śmieci? A tu? Ej, to mogłem... A nie, Bronco R? Czekaj, to było dobre? Nie, to się... To było za wolne, to miało takie fajną amortyzację. Ale wolne strasznie. Tu się kończy arena, o kurde, dobra, zawracamy. Ja mam plan, ja mam plan. Ej, patrzcie, tu drop, tam drop, tam drop, tam drop, tam drop, tam drop, tam jeszcze gdzieś dalej. Jest ciemno, ja nie wiem, czy wy widzicie, ale tych dropów jest od groma teraz. O, rozbiłem się. Jest ich bardzo dużo. Nie wiem, czy wcześniej tak było, ale wydaje mi się, że nie. Na Pinakotta nie udało mi się trafić, niestety. Muszę założyć z powrotem rękawiczki, bo znowu spocę kierownicę i będzie trzeba czyścić od nowa. A naprawdę czyszczenie jest upierdliwe. Tu są dropy, ale jestem już przy strefie. Uaa, dawaj coś dobrego, kurde. Po Audi tu jechałem. Zawracamy. I tutaj ktoś jest, o kurde. Jaki typo. Patrz go. Ale mnie tu złapał. Ty, on był niewidoczny. Stał w miejscu, siedział jak ten kleszcz na gałęzi i czekał na mnie. Nice! Jaka zagrywka. Nie, to chyba po mnie jest. Musi się gdzieś gościu rozwalić. Tu jest otwarty teren, nie ma szans. Ej, fajnie to zrobił. Siedział, nie było go widać nigdzie, nie? Skitrał się. O! Jeszcze w budynek się rozwaliłem. Ej, jaki wojny pojedynek. Ja też tak muszę zrobić. Stał przy strefie typo i czekał. E? Ja pierdzielę, ty. Co za wariaty, jak oni grają, kozacko. Zaawansowane taktyki. Wiesz, tutaj co chwilę są inni gracze. Raz trafisz takiego zwyklaka, nie? Co tam dopiero wbił do tego trybu i nie wie, o co chodzi. Ale za moment trafisz kogoś takiego, wiesz, wymiatacza totalnego, no nie? I nie wiadomo, jak się przygotować do tej rozgrywki czasami. Ojej, jak mi ta kierownica lata. Wiecie co, to jest prawie ta sama baza, co miałem poprzednio. Ona tylko teraz chyba jest trochę inaczej skonfigurowana, bo jeszcze nie zagłębiałem się w te ustawienia na PC-cie. Tutaj w tej kierownicy jest tak, że jak sobie ją na PC-cie skonfigurujesz, to na konsoli też będzie w określony sposób działać. Tak to tutaj jest. Martwe strefy można sobie na PC-cie ustawić. Jakby ta kierownica ma swój własny taki system sobie, nie? Więc jak sobie ustawienia w nią wgrasz, to ona na każdym sprzęcie będzie działać właśnie w ten sposób. Mega fajne, co nie? Ta kierownica. Możecie sobie zobaczyć jej unboxing i taki wstępny test u mnie na odcinku w piątek wleciał. Sprawdźcie. Koniecznie. Pa. Jakie drifty. Ja tu nie mam sprzęgła, wiesz? Nie mogę kopnąć ze sprzęgła. Ten samochód w ogóle sprzęgła nie powinien mieć, ale nieważne. Dlaczego nie driftuje? Chcę, żeby driftował, no. Dobra, startujemy. I let's go! Jesteśmy na lotnisku. Testujemy tą miejscówkę, bo ja tu naprawdę bardzo mało się pojawiałem. I już, patrzymy. Tyły, z tyłu nic, chyba. Z boku, z przodu coś jest, dobra, czyli tutaj chyba na tym pasie nie ma co się pawnować, lepiej od razu gdzieś tutaj w środku tego pasa, przy hangarach, ale widzę, że już ktoś tutaj jest, ktoś tą miejscówkę też lubi i właśnie zabiera mi mojego dropa. O nie, ja go wysyłam na pojedynek od razu, jak zabiera mój samochód, to ja go tak zrobię, że wygram go. Czekaj, ja go zaskoczę. Mam nadzieję, że on mnie nie zaskoczy. O kurde, ma trajkata z siódmego poziomu. Ja pierdzielę. Dawaj gościu, pokaż co pan. Dzięki, że mi pomogłeś. Ty, serio? Ja pierniczę, co za typo. Ale mu się poszczęściło. A nic, ja pojadę sobie tutaj. Nie będę całkiem offroadem jechał. Pojadę tak mniej więcej na czuję, nawet nie patrząc na mapę. Na offroadzie nie mam szans na 100%. Jedyne co mogę zrobić, to improwizować po asfalcie trochę i ewentualnie w pewnym momencie zjechać gdzieś tam na ten offroad, nie? Dobra, zobaczymy. 2 kilometry. Piąteczka. Ty, gościu jedzie całkiem offroadem. Drycutem przegrać z garbusem. To nie wiem, czy to nie jest lepsze wyzwanie niż jakby wygrać eliminatora Mini Cooperem w Forza Horizon 4, czego nie udało mi się zrobić. Oż ty kurde. Pff, ale mnie odbiło od jakiejś takiej gałęzi, wiesz? Typo tutaj za mną pojedzie na bank. Ale dobrze by było, jakby się trochę spocił. Patrz, pojechał tam dookoła. Kurde, i mam szansę to wygrać.
Ale będzie beka, jak się uda. O kurde, tu woda jest. Nie przejadę przez tą wodę. Nie wywaliłem się, nice. O ja, ale pojedynek. Tu będzie chyba most, tak? Przez te... On kościół pojechał do wody. Już go zresetowało. Ja pierniczę, jaki pojedynek. Dobra. Ty no kurde. Ziomek, jak ja to wygram, to będzie szok. Tutaj chyba mogę już przejechać. Nie mogę! Shit, gości pojechał naokoło. Ale lipa. Trzeba było jechać trochę według GPS-u. Podejrzewam, że on mnie kierował w taki sposób, żeby ominąć tą głęboką rzekę, której nie można przejechać. Aj, kurde, jak my teraz tutaj jedziemy? Ja nie wiem, czy... Tak, on jedzie do mostu. A most pewnie był gdzieś tam też wcześniej. Cholera. Ale typo nie jedzie jakoś dobrze, nie? Ja... Moje ręce. Miałem spore szanse, żeby go pokonać. Jej, do przodu, ty garbi! Kurde, ślimaku jeden! Się rozwalił gdzieś ten typo! Ej, to jest niemożliwe, żeby on to teraz przegrał. To jest kurde niemożliwe. Tym samochodem nawet na wstecznym by mnie pokonał. Ale jadę do końca, zobaczę co się stanie, no. Gościu rozwala się, nie wiem, co on robi, ty? Dobra, ja muszę też tu pojechać. O, tu ściana! Mogę jechać już tym asfaltem. O nie, dobra, pojadę tutaj już. O nie, ej, jakbym pojechał asfaltem, może by się udało. Jaki pojedynek, ty. Dawno się tak nie ubawiłem na żadnym pojedynku. Aha. No nie, no to już nie ma chyba szans, żebym wygrał to. O Boże, ej, najlepszy pojedynek ever. Od tej pory wyzywam tylko mocniejsze samochody na pojedynki. Patrz, jak mogłem tu skrócić, tutaj przez tą tamę w tym miejscu. I gościu byłby usmażony. Ale ja zjechałem z drogi gdzieś tutaj i pojechałem już tutaj dalej, nie? A mogłem zjechać tu z drogi i pojechać tu. I gościu byłby usmażony. Ja pierniczę. Dobra. Robimy następne zawody. Dobra, patrzymy teraz, co się tu dzieje dookoła. Skanujemy teren. Ty, pusto. O nie, ale jest jeden gracz. No to robimy ślimak kontra ślimak. Jedziemy, jedziemy z tematem. Chodź ty, białasku. Gdzie on ucieka? O, ty kurde, nawet coś tam drogą po... Ty, jest następny. Kurczę, kogo tu gonić? Jezu, okropny jest ten samochód. Bezręczny to nie pomaga. Dawaj, ziomek, jedziemy, kurde, o co chodzi? Dawałem takiego, wiesz, słabiaka, ale teraz polecimy na bogato. Mamy takie same fury, jednakowe szanse. Najlepszy pojedynek. Gotowe, pyk, czwóreczka. 150. Piąteczka. 160. Kasiu, gdzie on tam jedzie? O Boże, ej, rozwalił się, on chyba wyszedł. On sobie chyba darował. What? Ej, dlaczego najlepszy pojedynek świata? No, ślimak kontra ślimak. Gościu anulował grę. Muszę teraz Audi RS6 jechać. Dobra, szukam następnego przeciwnika. Fajnie by było kogoś wyzwać z czwartego poziomu teraz i tą Audicą wygrać. Ty, to przyspiesza. Nice. O, mam tutaj kogoś. Który poziom? Oby wyższy, oby wyższy, oby wyższy. Gdzie on poleciał? Ja mam drugi poziom, boy. Dawaj, 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 chodź. On ucieka, gdzie on ucieka? Dawaj, chodź, ziombel. Ty, szybka ta Audica jest, powiem wam naprawdę. O, ty, ile tego popów. O, shit. Audi jest jeden, gości wziął, dobre. Dawaj, Audi kontra Audi będzie. I on tam poleciał. Jest, 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 mam go. Gazu, 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 musimy to Audi. Musimy to Audi wyzwać na pojedynku, to jest słaby samochód. Chociaż ma dwa poziomy wyżej chyba, nie? On jest z czwartego. Dawaj go, dawaj go, dawaj. Ucieka! Chłopie, ja mam drugi poziom! Oszty! Ale tutaj jest badziewia na tej drodze. Czy raczej na tym offroadzie. Dobra, zerknijmy na mapę. Dobra, nieważne, tutaj już mamy koleżkę następnego. Golf? Czyżby golf? Nie, Focus. Ja nie mogę go dogonić! Aj! Aj, próbuję tu trąbić na niego. Mam go, mam go! Nie ma takiego zabierania dropu. Orzesz ty, kurde. Ile kilometrów? 3 kilometry, dobra. Mamy mniej więcej podobne samochody. Pojadę sobie drogą. On pojechał offroadem, dobrze dla mnie. Tu sobie kawałek pojedziemy, myk. Tutaj jakiś Ariel Nomad. Zobacz, patrz, 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 patrz. Co, patrz, co się dzieje. 2-3 kilometra. Pyk. Piąteczkę.
Audica! Czwóreczka. Chyba na świątyniach będziemy mieli, nie? Końcówę. Ja się nie poddaję, tu on ma trochę przewagę. O nie, ktoś na czółwę na mnie jedzie. O, ty kurde! Na otwartym polu? Akurat na niego trafiłem? What? O nie! O nie, on już tutaj przez tą hopę pojechał. Kurde! A mi tak zależało, żeby jego wyścignąć. Nie, jak już jest daleko, o shit. Dobra, idziemy do końca, nie poddajemy się, nie! Gaz, 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 gaz. Tu trzeba uważać, bo się można rozwalić. I tutaj teraz. Hop, gaz do końca, tu nie ma co. O, chyba wracam do lobby. Może nie trafi. Nie, no trafił. O nie, o nie. Ależ ta fura pruje, ziombel. I pyk, i ręczny. Co? Ciekawe, czy faktycznie w tym samochodzie jest jakiś ręczny. Szalejemy, zobacz. Gaz, 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 300! Czy będzie 400? Za krótka prosta! Nie ma takiej prostej, gdzie by ta fura pokazała swój pazur! W tej grze! Siup! I po hamulcach! Siup! Patrzcie, jaki driftik wyszedł elegancki! Nice! Ja wam powiem, że użytkownicy Xboxu, zwłaszcza tych nowych, mają sporą przewagę, bo szybciej doczytuje im się gra. Grałem na PC-cie na tym, na padzie? I dłużej to trwało niż na konsoli. Mimo że PC, ja mam tego takiego kozackiego laptopa. Ej, no a nim się dłużej ładuje gra. I to samo mam na stacjonarnym komputerze. I jak się kogoś wyzywa na pojedynek, to jest taki krótki lag. Także użytkownicy konsol mają przewagę. To jest dziwne, nie? Konsola, dużo tańszy sprzęt, o co chodzi? Ej, nic nie znalazłem, kurde, już połowa meczu jest. Strefa się gdzieś tutaj zmniejsza. A ja nie mam nic, ej, na lotnisku nic nie było, wokół lotnisku nic, pusto całkowicie. I teraz szukam gdzieś tutaj wokół wulkanu. Podjadę sobie pod wulkan, wiesz, jakby, no mam dużo czasu, nie chcę się coś z nikim bić, jak oni mają, o, 8 poziom już. No to głupio będzie tak wyskoczyć z garbusem na 8 poziom na przykład. No na pewno mają tam po 5 poziomy albo coś. Ale to lotnisko opuszczone, to tak powiem wam, lipa. Dobra, może się nowe dropy pojawią. No jest fioletowo, ale to nie od dymu niestety, to jest tutaj strefa. Okej, okay, na wulkanie nie będzie się kończyć, więc mogę sobie spokojnie przez wulkan przejechać. Oho, oho, coś słyszę, coś słyszę. Coś słyszę tutaj w tym lasku takim. Lasku, bobasku, grubasku. I co mamy? Audi Quattro. Dobra, może być, no kurde, lepiej niż to, no nie? Bierzemy. Ziomki to już widzę, jakieś 9 poziomy mają. Jak ja takim złomkiem tam wyskoczę na koniec meczu, to będzie katastrofa. O, a co tu jest? No nie, no oby coś dobrego, tak minimum 7 poziom. Kurde, to już koniec meczu zaraz będzie. A ja całą mapę już przejechałem. Dobra, w sumie nie testowałem jeszcze tej BM-ki, a mówiliście w komentarzach, że jest bardzo dobra i wyprzedza swój poziom, także sprawdźmy. Mam nadzieję, że się nie przejadę. Chyba wszystko będzie się kończyć gdzieś tam w okolicy Bacha Cerkę, czyli tym takim, ten taki rajdowy odcinek, no nie? Uuu, na samym wulkanie coś jest. No i jak, wiecie co, jak nie będzie nic tutaj lepszego, to zostanę przy tej BMC, nawet mimo, że to jest 4 poziom, ale całkiem ładnie przyspiesza. Powinno być raczej w porządku, nie? Dobra, oby 7 poziom, 7 poziom, już miałem Quattro. Patrzcie, gdzieżem wjechał. Kurde, ej, żadnego gracza jeszcze nie spotkałem, żeby walczyć z nim. Całkiem niezłą furę mam już. Nie powinno być źle, no. Ojej, czekaj, tu coś było poza strefą. Czemu te dropy nie znikają poza strefą? Czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się chyba. Chyba mi się wydawało. Dobra, nie będę tam wjeżdżał, bo mnie jeszcze wyeliminuje i będzie tyle. Okej, okay, jedziemy tutaj już chyba prosto w dół. Raczej nie będzie tu żadnych dropów na wulkanie. Nie wiem, czy trawię coś lepszego. Zjeżdżamy, by. O, tutaj jest dużo. Jo, piernicze, ole jest. Uuu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem naliczyłem. Dziewięć. Wow, ej, tu musi być coś dobrego. Muszę ulepszyć swój samochód bez pojedynku, bo kurde, tutaj na tym 4 poziomie, no to niewiele już chyba ugram. Ej, tu musi coś być, tutaj widzę raz, dwa, trzy, tu jest chyba ze 4 dropy. W którymś musi być coś dobrego, no zmiłujcie się. O Jezu, znowu jakieś zadostwo, minąłem przed chwilą 3 dropy, które były totalnie słabe. Nie polecam, jadę tam gdzieś na tą pustynię. Chociaż kurde,
No nie, no będziemy jechać gdzieś chyba w stronę festiwalu Horizon tego głównego, nie? Ten ostateczny pojedynek. Jeszcze mam trochę czasu, więc spróbujmy. Dobra, co tu mamy? O, bo coś dobra. Patrzcie, jeden drop obok drugiego, to jest dziwne. Kurde, jakie dziadostwa. Ej, no, zaawansowany moment meczu i takie dziadostwa się tu pojawiają. Ale patrz, drop obok dropa, to jest ciekawe, nie? Dobra, może się uda to zebrać. Makan. Ło! Muszę to mieć, muszę to mieć. Bierz. Bierz to. Dobra, teraz idziemy się ścigać. Wracamy do gry. I kogo tam teraz zaatakujemy? Byle kogo, kurde, mam trail kata. Dawaj. Byle kogo tu się porobi zaraz. Trail katem? Ziołfunko Motorsport. O Boże, dobra, zobaczmy mapę. Dobra, pojedźmy sobie dookoła strefy. No musimy kogoś pokonać, kurde, na tym meczu jeszcze z nikim nie miałem żadnej walki. O, ktoś tam wziął dropa, dobrze. Ja już tutaj szykuję guzik, znaczy palca do klaksonu, zaraz. Ktoś tu na bank wziął. Widziałem, że odleciał dron z dropem. Gdzie ty jesteś? Pokaż się tu. Nie widzę go. Gdzieś tu, ktoś tu coś zabrał, no. Ktoś się tu gdzieś ukrył. Siódmy poziom, trajkat, no. Dzisiaj prawie wygrałem z tym trajkatem. Jezu, ale było blisko. Tutaj coś na górze jest ciekawego, ale na pewno nie będzie nic lepszego niż to, co mam. Dobra, patrzymy. Patrz, jaka to jest w ogóle super miejscówka do wyzwania kogoś na pojedynek, no nie? Jak ktoś tutaj przyjedzie i będzie kończył, to ja go wtedy, pyk, i do widzenia do lobby. Odprawimy typa, ale nie wiem, no, będę musiał doczekać, jak ten kreszt na gałęzi. Nie wiem, czy ktoś tutaj tak o sobie mimowolnie, czy raczej z własnej woli przyjedzie. Dropów tu na pustyni od groma, zobaczcie, i w końcu się trafiło coś dobrego. No i muszę stąd zwiewać, tutaj nic mnie dobrego nie czeka, strefa się zmniejsza. 10 typa zostało, ale to już chyba nie uda się z nikim zrobić pojedynku. Ja pierniczę, cały mecz jechałem praktycznie tym ślimakiem zasranym. Dobra, no more head to head. Jedziemy sobie już powoli w kierunku. Dobra, zobaczymy na mapkę. O, na bank będzie gdzieś za wulkanem albo w okolicy festiwalu Horizon. Całe szczęście mam dobry samochód. Jedyny problem jest taki, to nie wiem, gdzie tutaj dokładnie są te kamienie. Boję się, że się w nie rozwalę, no. Trochę strach. Dobra, 15 sekund, ja już się rozpędzam. Jak to możliwe? Kurde, ej, nie wyjech... Nie, miałem jeszcze pełno zdrowia, no jak? Niemożliwe, jedziemy jeszcze raz. Ej, chamy musieli coś pozmieniać w eliminatorze. Wcześniej można było wyjeżdżać poza strefę, jak miałeś dużo zdrowia. A ja mam kierownicę dokręconą? Mam, okej. Można było wyjeżdżać normalnie i dopóki ci się zdrowie nie skończyło, to fajnie, nie? To miałem jeszcze pełne zdrowie. Jakby, what? Nie można teraz wyjeżdżać, ale nie było żadnej informacji. Czytam te wszystkie patche, jakby sprawdzam to. Mój kurde, coś nie tak. Oszukali mnie. O, od razu się dropię i od razu koło mnie coś jest, ty. Słyszę już muzyczkę, chyba w dobrym miejscu się pojawiłem. Zaraz obok drop pointu. Git, zabieramy. Na pewno będzie coś lepszego niż to, co mam. Cześć, z lewej, okej, mama, trzeci poziom. Dobra, nie jest źle, no kurde, lepszy niż pierwszy, niż ten Garbi zasrany. O, tam jest coś jeszcze i widzę jakiegoś gracza. Ja od razu wyzywam na pojedynek, bo poprzedni mecz to był, po całej mapie jechałem, absolutnie nikogo nie spotkałem. Trailcat i ta BMK to było, wiesz, no fantastyczna sprawa. Patrz, gościa. O kurde, jeszcze tego miniacza bierze, fantastycznie. Dawaj, Caio Perico. Zabieramy go. Gdzie on jest? Za mną. Dawaj, chodź, o jaki mam słaby samochód, zobacz, jaki mam słaby samochód. Ty masz taki terenowy, dawaj, Perico, lecimy. Ale się tam nabrać. Kurde. Czekaj, tu nie pojedziemy sobie, bo tutaj jest bardzo gęsty las. A żartowałem, jednak pojedziemy, bo tu chyba już nie jest taki gęsty. Ty, gdzie on poleciał w ogóle w inną stronę, okej? Okay. No, zobaczymy. Pi. O, daj, u. Dobra, mostkiem chyba będzie dobrze. Tu przez tą wodę przejedziemy na spokojnie. Gościu! Przez tą wodę nie przejedziesz! Ja już się... A nie, czekaj, przez tą przejedzie, przez tamtą nie przejedzie. Tam, z tamtej strony, nie? Prosto czy nie prosto? Prosto.
Pana to. Ziomek, pa jaki skrót. Znałeś go czy nie? To już znasz. Teraz musimy odbić na drogę szybciucho. Okej, okay, gościu coś tam nadrobił, coś tam daje tym miniaczem nieźle. 1,5 kilometra. Miniacz jest na bank wolniejszy od tego Forda. To mogę was zapewnić. Oj, mu się już skończyły biegi w tym momencie. Jak on tak pod 100, chyba 50 km na godzinę podchodzi, to on już szybciej nie poleci. Dobra, ale muszę uważać, żeby nie rozwalić się o kamienie. Tutaj jest bardzo prosto o to, żeby się zniszczyć, naprawdę. To już chyba wiecie o tym doskonale, no nie? Dobra, gościu porobiony, nie biorę jego miniacza, zmiłujcie się, ulepszam tą furkę. Mam nadzieję, że nie będę miał do wyboru samych dwóch miniaczów. Porobiony, lekko. Dobra. Peliko, do widzenia, dziękuję za współpracę. Współpraca z tobą to była prawdziwa przyjemność. Mamy 4. poziom Subaru. O, coś ciśnie w moją stronę. Grubego. Kurde, ej, nie wiem w którą stronę będzie pojedynek, ale ciśnie ładnie, prędkość ma niezłą. Ja udaję takiego sławiaka. Znaczy, ja cisnę gaz do końca, ale wiesz. Patrz, patrz. Ej, to jest, o ja pierniczę. Z tym będzie ciężko. Z tym gnojem będzie ciężko. Dobra, szybko na asfalt. 3 kilometry na asfalt, na asfalt, na asfalt, na asfalt, na asfalt. To jest mój jedyny ratunek. Tamten samochód jest, on powinien być, nie wiem, w 7. poziomie. Jest taki szybki. Ale mam asfalt! A gościu pojechał tam, wiesz, i tam są te bariery takie nie do przekroczenia. I chyba on ma niską prędkość maksymalną, on ma za to mega dobre przyspieszenie, nie? Ale jak się dobrze pojedzie nawet takim słabszym autem, to można to, można go ograć. Ciekawe, czy się podda. Ustawiamy, podda się czy nie? Ty ile dropów, patrz, 1, 2, 3! Coś dobrego? Audi? Dobra, ja mam lepsze. Pyk, 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 pyk. Ale tak szybko jechał nawet, nie? Za mną. A tu zobacz, niespodzianka. I porobiony. Tu już mam kolejnego gościa. Co tam, co on tam robi? Co ty, gościu, tu robisz? Komuś kosisz ogródek, czy jak? Gdzie on się skitra? Drugi poziom, to nie, goście, to tak, to nie. Z drugim poziomem to nie będziemy walczyć, to jest nudne. O, tu się ktoś ściga, szybko jadą. Miałem do wyboru w ogóle tutaj Maserati, tego takiego SUV-a. I gościu, czekaj, on coś do mnie furczy chyba. Nie, dobra. darował sobie, pojechał po drop. Okej, no okej, no ale drugi poziom miał gość. Tu się ktoś z biednym Garbi ściga. Widzieliście? Jak oni jadą w ogóle przez najgorsze góry. Idziemy za nimi zobaczyć. Ktoś się z Garbim. Ktoś Garbiego wyzwał, żeby łatwa wygrana była. O nie. Jedziemy. Policja eliminatorowa. Będziemy tam tego gościa karcić za to. Ile w ogóle go dokoniesz? Nie. O, tutaj mamy typków dwóch. Już się będą się... Nie, ja tu jestem. Czekaj na mnie. Nie ścigajcie się. Czekaj, może jeszcze zdążę. Nie, wyzwali się. Czekaj, ja jadę za tym Mercedesem, co mi tutaj wyzwał się na pojedynek. I go... No, no. No nie? No. I go tutaj zrobimy. Czekaj, 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 czekaj. Tak, oni będą tu już kończyć, bo widzę, że tu zacięta walka. No i ten Mercedes, to on jest już, wiesz, jest taki szybki, no nie? Także tu będzie ciekawe. Dobra, zawracamy szybko. Albo, ty, gościu się chyba rozwalił o drzewo. Dobrze, ty. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Ja już tu zawracam sobie na tego typa. Gdzie on wyjechał, poza mapę? Dobra, znikam z mapy. Co się tu? I gaz. Będzie, czy nie będzie? Od razu, bo to wiesz, gościu póki rozgrzany. Co się tu? Jezu, nie! Co się tu? No wyzywaj, szybko. Ole mnie, co? Ej, gościu został przy tym Mercedesie, ciekawe. Czemu się pojawił za mną? To jest głupie, nie? Nigdy nie wiadomo, z której strony się gościu pojawi. Dawaj, oddawaj tego Mercedesa. Ja go nie chcę, ja mam chyba lepszą furę od niego. Już go trąbię, już go trąbię, już go trąbię. 7. poziom, ziomeczku. Uszesz ty! O nie, ej, czemu tak dziwnie? Przecież strefa jest ogromna.
Niemożliwe. Jedź, 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 mały, jedź. Jedź, super przyspieszenie. Kurde, mała waga, co jest? Gaz, 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 gaz. O nie. Jeczeło, kurde. Ej, patrzcie, jaka mapa była wielka. Dlaczego on to z tyłu? My w sumie byliśmy tak trochę na środku, nie? Czekaj, czy on dojechał? Dojechał. Jezu, nie jestem zadowolony. W poprzednim meczu miałem trajkata. Disappointed. Disappointed. Totalny disappointed. Nie podoba mi się to. Totalnie mi się nie podobały te dwa ostatnie meczyki. Cały odcinek, cały meczyk jechałem tym Garbin przez całą mapę szukając dropu. Nie będę startował z tego lotniska. Tam są albo dwa, albo jeden drop. Ja nie wiem, jak mieliście więcej, to piszcie w komentarzach. Jak dotarliście do tego momentu, w co wątpię, to napiszcie w komentarzu Triceratops. Ciekawe, czy ktoś dotrwał. Jak zostawicie komentarz Triceratops, to 3 dni po opublikowaniu tego filmu zostawię wam serducho pod komentarzem. Haha, niespodzianka. Bo tam piszą ludzie, a daj serce, daj ten. No a jak ktoś dotrwa do końca odcinka, no to już jest takie, no to już jest taki widz premium, no nie? Triceratops. To się dziwnie chyba pisze, czy nie? Napiszcie tak, jak uważacie, no. Możecie nawet z błędami. Nie ma znaczenia, będę wiedział, o co chodzi. Trzymajcie się, na razie, cześć.